strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft. W dzisiejszym odcinku, moi kochani, obejrzymy sobie najciekawsze, najbardziej realistyczne, najbardziej satysfakcjonujące animacje w grze Minecraft. Więc umówmy się, jeżeli ktoś dzisiaj z was powie, wow, to było dobre, no to zostawię łapeczkę w górę. Zobaczymy, ile osób udało mi się dzisiaj zszokować. Wiem, że z pewnością was szokowała moja przekozacka nowa koszulka z kolekcji minecraftowej. To jest paluch rybny z diamentowym mieczem. Taką koszulkę możecie kupić na Pixie Shopie, a do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, wbijaj w link w opisie, a teraz zaczynamy. No to jedziemy, moi kochani. Co ten chłop robi? To jest jakiś kolorowy piasek, tak? Ale on opada, nie niszczy się nic. Dobra. Płytka naciskowa i co jest? Ja dziękuję, ale zarąbiście się rozwalił. I dał kolejny bloczek. Jakby tak Minecraft wyglądał, to by było coś pięknego. Ale pewnie komputery musiały być mega wytrzymałe. Ej, ten piasek nie dość, że się tak super rozpada, to jeszcze można go wymieszać. No, to jest kozackie. Mega satysfakcjonujące. I jeszcze spójrzcie, on zapada się na dół. Nice. Okej, mamy jakąś animację. Nasza główna postać wychodzi. Słychać świnie, owce. Realna ręka, realny taki spirek do rzucania. Mała owieczka, mała krówka, drze świnka. Elko, elko. Ale że krowa go nokautuje. Nie dała się wydoić, biedna. Okej. Zwierzaki uciekają. No dobra. Co jest? Pokonał ją, ona rośnie. Jeszcze raz, dawaj ją. O kurde. No ja też bym na jego miejscu uciekał. Nie, no tak świnia zniszczy wszystko. Czekajcie, czekajcie, cofnijmy troszeczkę. Dokładnie tak. Nie chcę popełnić drugi raz tego błędu, chłop, rozumiem. Okej. Wróćmy na chwilę do naszego piasku. To jest chyba gravel. Ale kozacko się rozsypał. Jeszcze raz, zamknął. Ej, ten piasek podskakuje. Woo! Nie, no to było dobre. Zeskakujesz i się tak rozsypuje. Zarąbiste. Okej. Tak, to jest piasek. Nie, gravel, gravel. Kolejna rzecz. Turun, tun, tu. Wow! Co to? Studnia jakaś! I bloki wyrzuca! Ale czad! Najlepsze jest to, że w tych animacjach jest fizyka zachowana. To jest coś pięknego. Nie no, zarąbiste. Studnia obfitości, ja bym tak to nazwał. O nie, nie no, teraz gościu zrobił robotę. Spójrzcie na to. Jakby była tak realistyczna trawa w Minecrafcie, to było coś pięknego, serio. Jarałbym się w opór. I chłopcy normalnie biega i to faluje. Czad. Aha. Tutaj dirt do góry wyskakuje, a o góry taka trawka. Ale zarąbiste. I zobaczcie, tam gdzie stąpamy, robi się takie, wiesz, rozchodzi się ta trawa. Fajne. O, ciekawe, co z tego będzie. Dwa żelowe bloki. To jest miód, nie? I zobaczcie, on się tak naciąga. Ciekawe, czy kapnie. Kapnie. Nie, no kurczę, nie pokazał, ale wariat. Tutaj dwa pistony sklei. Czy nie da się rozerwać? Zrobił z niego taką żelkę. Zarąbiste. Nie pęka, nie pęka. Tylko się rozciąga. Ale czad. Pomysłowe, powiem wam szczerze. Tutaj co? Miód nałoży i ten miód powinien się rozciągnąć do dołu. Dzięki diamentowi rozciągnie się. Okej, down, up. Okej. Ej, patrzcie, nie zgniótł go, spadło. O lol. To jeszcze musiał równowagę utrzymać, ale czad. Okej, wody naleje. Ale zarąbista woda. Wrzucił oko diamencika, potem. I się rozpuściło wszystko. Czy z tego powstanie jakiś portal? Ale bajer. Jakiś nowy blok, nie. Co to jest? Jakiś boss? Jakiś potwór? Wow, yeti. Ale walnął. Czyli coś na wzór golema. O właśnie, a propos golema. Jak wygląda realistyczny golem? To jestem ciekawy. O nie. Już widzę, to będzie dobre. Jeszcze jak on się w nim przejrzy, to nie wytrzymam. Płynna stal taka. Ale czad. I uwaga. Rozsypał się. Aha. I to tyle? Ej, myślałem, że będzie bardziej taki, wiecie, świecący. To by było coś lepszego. Mamy skrzynię. Wow. Skrzynia, która sama dom buduje. Ale bajera. Co jest? Nie no, to ja szanuję.
Takie coś to ja szanuję, a tutaj? Villager realistyczny. Siema, garbaty! Wody chcesz? A nie, on z wodą idzie gdzieś. Będzie podlewał trawkę. A ja nie chcę pić, stary. Może widzu chce pić. Napiszcie w komentarzu, co aktualnie pijecie. Ja kawę. I się tą kawą prawie oblałem. Realistyczny arbuz? Ale się fajnie rozpadł. Co to jest? Robaczek? Nie, to jest łodyga arbuza. Ej, ruszający się blok. Widzicie to? On się rusza w ręku. Nie gada, że się taki rozbuduje się. To jest jakiś żywy blok diamentu. Coś tam w środku jest. Dobra, ruszył ziemią. No i ciekawe, co się wydarzy. I co? No zrób się coś. Wow! Na cząsteczki się rozpadł, diamentowe. Ale bajer. To fajne było. Okej, okay, jakiś nowy golem, uwaga. Golem z... czego? Z jakiegoś bloku. Nie kumam. Co to się zrobiło? No dawaj, pokaż. Uuu, jakiś taki dziwny golem. Ej, fajny. Ciekawe, co by zrobił, jakby się uderzyło go. Czy by nas podpalił, czy coś? Realistyczne ognisko, no to jest dobre. Patrzcie, jak się dymi. Skoro nie pokorzę w niebo, jak się dymi. No, tak by mogło wyglądać to ognisko. Naprawdę, by było zarąbiste. O, zombiak idzie do ognia. Nie gada, że się spali. Ty durniu, łeb ci się pali. Nie mogę patrzeć. Ale ognisko było fajne. Okej, okay. Budujemy coś. Dobra. Okej. Okay. Nie, no cały basen Orbis w Minecrafcie. Orbisy są piękne. Moi drodzy, wbijajcie na mój drugi kanał, Faralski. Tam różne dziwne rzeczy robimy i też będę chciał zrobić kiedyś całe jacuzzi Orbisów. Tylko muszę je zamówić gdzieś jakoś tanio, żeby za drogo mi nie wyszło. Więc subskrybujcie nowy kanał, link w opisie. No to jest satysfakcjonujące, to jest wow, bo nie spodziewałem się, że kiedyś zobaczę cały basen Orbisów w Minecrafcie. Okej? Okay? Nie! Wykuł diamentowy blok, a tam była lawa za nim. Ależ to mocno wygląda. I co z tym diamentowym blokiem? Nie da się go podnieść? Halo? No chyba nie da. No jakby była taka animacja lawy, no to... no to żaden komputer by nie wytrzymał, nie? Ale wygląda to naprawdę mega mocno. Okej. Okay. Kolejna rzecz. Coś ze skrzynką. Jaka animacja podnoszenia skrzynki. Co jest? Wysypał coś z niej. No i co? Stworzę coś z tego? A, tylko tyle. Drzewko! Prawdziwe drzewko. No podlej go czymś. O stary. Ależ to mocno wygląda. Nie no, taki Minecraft był piękny. Tu powiem wow. W tym momencie widzowie mówię wow, jeszcze liście spadają. No, ja bym tu łapkę zostawił pod tym filmem. To jest naprawdę turbo mocne. Jeszcze jak fajnie cień rzuca. I taki powiew słychać wiatru. Zarąbiste. Dobra, palimy bloczek. Normalnie dymy na odcinku. Ale no, nie ma co gadać, no ten ogień dobrze wygląda. Ciekawe, jakby się spalił cały las. To by dopiero wyglądało. Nie no, idzie villager. Spalisz się, czy się nie spalisz? A! Popiół został z drewna. Ale bajer. Okej, okay, chłop zrzuca i madło do basenu z wodą. Wow. Ej, tutaj grawitacja działa. Naprawdę zarąbista animacja. No sprawdźmy, czy jest straszny. No i to jest gaz prawdziwy. Tutaj jest się czego bać w tym netherze. Kurde, jakby on naprawdę tak wyglądał, to powiem wam, że wygląda naprawdę to przerażająco. Nie jeden mógłby się wystraszyć. Jeszcze ten jego krzyk piskliwy. Ja pierdzielę. Ej, zwróćcie uwagę, że on cały czas się nas patrzy. Porąbana akcja. A takie pająki jakby były? Wow. Czarna wdowa jaka wielka. No, a ktoś, kto ma arachnofobię, no to nie polecam grać takiego Minecrafta, nie? Mocne, naprawdę mocne. Okej, okay, rękawica nieskończoności Thanosa w Minecraft. O kurde, widzu. Zoba! Wziął go, rozszczepił na cząsteczki atomowe i się rozpłynął. Ale bajer. Teraz kamień tak też zrobi? Wow. Taką rękawicą bym pograł chętnie, serio. Golema rozszczepi! Wow. Ale czad. Okej, okay, jesteśmy gdzieś w netherze. I tutaj co mamy? Zapalniczkę w ręku i podpalimy. To jest piasek dusz, tak? Piasek dusz. Uuu. Ale zarąbisty niebieski ogień. Jakby tak się palił, no to by to było satysfakcjonujące widowisko. Tu mi się podoba to. Uuu. Ogień się powiększył. Dobre.
Dobra. Mamy jakąś skrzyneczkę. Gościu otwierają i co? Za dużo itemków było w środku. Nie wytrzymała skrzynka i wybuchła. Ja dziękuję, ile ona tego dropi. Przeróżne bloki. Okej, kolejna skrzynia. Boom! I się woda wylewa. O kurde, nie gadaj, że jeszcze nas utopi ta woda. Ej, jesteśmy pod wodą. Ale czad. Jakby była taka skrzynia, to można było prankować kogoś. Taką skrzynkę mu w chacie stawiasz i chłop tonie. O, jajko smoka. Dobra, bije je. I co? Kogel mogę z niego zrobi? Czekaj, czy mi się wydaje, czy... Tam były skrzydełka. Baby dragon mały. Baby dragon. Okej, dobra, rośnie jednak ten dragon. Myślałem, że będzie steel baby. O, wyprostował kości i poleciał. Ale czad. O, a tutaj co mamy? Bloczek tego. Tutaj da wiaderko. Dźwignie i... Woda się rozlała. No i co? Okej, jeszcze raz. Wow! Jakie ciśnienie! Jak się fajnie odbija od tego drewna. No i to jest prawdziwa fizyka, nie to co w Minecrafcie. Zarąbiste. Okej? Okay. Krówka! Siema! Co jest? Nie no, ta wygląda turbo mocno. Jakby takie były zwierzaki, to było coś pięknego. Krowa najlepsza moim zdaniem. To jest grafika. Sam osobiście uważam, że najlepszą animacją oczywiście była krówka na samym końcu. Dajcie znać w komentarzu, która animacja według was była najlepsza, co wam się najbardziej spodobało. Jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie uwielbiam palucha rybnego. Zapraszam wszystkich oczywiście na pixshop.pl po przekozackie koszulki. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku z Minecrafta. Trzymajcie się, hej!